Hola espectadores, en el episodio de hoy completaremos Pokémon Rubí Omega sin usar puñaladas. Chciałem nagrać jakiś taki challenge, który nie będzie kolejnym mono czy solo runem, więc wpadłem na taki pomysł, żeby wziąć stab, czyli taką dość ważną mechanikę i jej po prostu nie używać. Dzięki czemu będę musiał bardziej skupić się na złożoności movesetów moich Pokémonów, by każdy pokrywał jak najwięcej typów, czyli tak jak w sumie się powinno grać normalnie. Zostaw suba. A no i nie gram na zwaga. Peace. Zaczynamy od wyboru startera i od razu wiedziałem, że raczej Swampert nie będzie za dobry w tym wyzwaniu i pozostała dwójka będzie trochę lepsza, więc został mi wybór właśnie między Torchiciem a Trico. Sceptej może się nauczyć jakiegoś Dual Chopa, Pulsuite i tak dalej, ale no niestety jego smoczy coverage będzie zasadniczo useless, kiedy go będę mega ewoluował, więc uznałem ostatecznie, że najlepszym wyborem do tego odcinka będzie Blaziken, którego też wybrałem, bo dziwne by było, jakbym zrobił takie gadanie, a ostatecznie wybrał Chikorita w Hardgoldach Rel. Po pokonaniu Mei i dostaniu Pokeballi mamy tutaj specjalną płuczynę, która zaczyna z jednym z trzech Elemental Fangów i typ Fanga, który będzie miała, zależy od naszego startera, więc mając Torchika, moja płuczyna miała Ice Fanga. Podczas pomagania Woliemu złapaniu Ralts, znaczy takie pomaganie, że się tylko patrzyłem na lok, uświadomiłem sobie, że taka Ralts to w sumie z jakimś Shadow Ballem i Thunderboltem byłaby giga useful, dlategoż od razu sobie jednego męskiego Ralts złapałem, który byłby idealnym kurwa Gallade'em, no szjapie. Złapałem sobie drugą, tym razem neutralną naturką i taki teraz trochę spoiler. No, w sumie to nie wiem, co chciałem zaspoilerować. Po przejściu Petalburg Woods dotarło do mnie, że będę teraz walczył z Roxane i nie mam nic super efektywnego na jej Pokémony. Przypomniałem sobie, że istnieje Beautifly, który chyba się uczy Absorb, jakby nie sprawdzałem nawet tego, więc nie miałem pewności, czy jest sens go trenować. W sensie, serio nie wiem, czemu tego nie sprawdziłem, by mieć pewność. Na początku moja taktyka właśnie na Roxane było zmniejszenie celności Geodude'owi z tym atakiem Torchika, ale po chwili do mnie dotarło... Po chuj? Po wczytaniu save'a zacząłem walkę od P.E.K.K.A. Torchika, by zbić Geodude'owi Stardee, następnie raczej bez zaskoczenia Beautifly z one-shotową osobą Geodude'a, a walka z Dospasem to była aż błudna nawalanka bez jakichś ciekawych momentów, więc dostajemy pierwszą odznakę. Pomogłem odzyskać typierzowi Pico i w ogóle twarz ojca Stevena wygląda jako skin do twarzy z Robloxa. W sumie dawno w Robloxa grałem. Popłynąłem do Dewfort i podczas walki z rybakami Torchik ewoluował do Combascana i zmierzyłem się z Brawlim. Zacząłem Combascanem i Pekiem, zdjąłem ponad połowę życia jemu Machopowi, który użył zaraz Bulka, więc drugi Pek go nie dał rady zdobyć, zmniejszył mi obronę dwoma lirami i pod od trzech Peków, przez zmniejszoną obronę zmieniłem na Beautifly'a, tym sparaliżowałem jego Makuhita stan sporem, no i do końca walki Beautifly tak go ssał, że żadna tak dobrze nie się. Zapomniałem sobie również do drużyny Magikarpia, bo przypomniałem sobie, że nawet bez Waterfalla czy Aquataila to Gyarados sobie zajebiście poradzi ze Fangiem, Strengthem czy Crunchem. W ogóle Gyarados jest giga OP. Chyba powinienem go nie używać w tego typu filmach, bo za bardzo ułatwia. A wyjebane zresztą. Jeśli myśleliście, że chociaż grając na Citrze nie będzie cukierków, to się grubo myliliście, zawsze znajdę sposób na cukierki. Dopłynąłem do Slideport, gdzie Puccina ewoluował do Maitieny, coś tam Team Magma, Ralts ewoluował do Kirli, a Magikarp do Gyaradosa, szybkie spuszczenie w pierdolu Mei oraz Woliemu, poszedłem po Black Glasses dla Gyaradosika, po czym zmierzyłem się z Watsonem. Zacząłem Kirlią i trochę obiłem jego Magnemite Magical Leafem, gdzie ten nie sparaliżował i Volt Switchem zmienił na Magnetona, który chyba Magnet Bombem pokonał Kirlię. Maitina dał radę Magnetona pokonać dwoma Rock Smashami, a on wystawił manę... Co? Watson ma manek Trika tylko w Emeraldach? The more you know. Później zaczął spamić Volt Switchami i mój kompaskę nie przebijał się przez paraliż, więc po krótkim czasie padł. Wystawiłem więc Gyaradosa, który jest najbardziej podatny na tą salę, ale w sumie wyjebane ma. Udałem się pomóc tej parce, myśląc, że dostanę strength, ale proszę bardzo, chuj mi w dupę. Ale jakieś niecałe 4 minuty później dostałem strength od Mai i od razu nauczyłem go Gyaradosa. W Metalforce pomogłem profesorowi Cosmo chyba. Szybki wpierdę na wulkanie, szybkie zejście do Lava Ridge, gdzie w sali ewoluowała mi Kirlia do Gardevoir. No i wiadomo, Flanery. Gyarados one-shotował Slugma jednym Strengthem, Combascanowi nie udało się zdjąć Torkoala, ale chociaż zabrał ze sobą jej Hyperpotkę. No i tu wystarczy chyba zobaczyć, co wystawiłem i wszystko wiecie. Dostałem od My Gruglis, dzięki którym poszedłem na pustynię, gdzie wziąłem Root Fossil do Lilipa i złapałem Trapincha, by móc go nauczyć Flya, bo wiadomo, nie będzie to stabem. Wraz z Boro u tego typka sobie wskrzesiłem właśnie Lilipa. Walkę z Normanem zacząłem Maitienon, na którym jako jedyny miałem walczący atak. Za dużo grałem w Emeraldę, bo myślałem, że zacznie z Spindle czy Linunem, a tu Slaking. Walka z pierwszym Slakingiem była dość monotonna, bo atakowałem Maitieną. On używał Yauna,
Zmieniałem na Gyaradosa, który Intimidator zmniejszał jego atak, później atakował, Yon, zmiana i tak dalej. Trapisz przez wzmocnienie Retaliate'a Vigorofa i obi Rockstride'em, po czym padł po kolejnym Retaliate'cie. Gyarados dokończy Vigorofa. Na drugim Strikingu chciał użyć podobnej taktyki, ale ten chyba zamiast Yona ma Swaggera, przez który Mightyena się przebiła, ale i tak postanowiłem wystawić wiadomo kogo i ten wiadomo kto dokończy walkę. Zapałem sobie Zigzaguna tylko do serwa, by... Kurwa ma... Po chuj hachresz. Zapałem sobie Zigzaguna tylko do serwa, by zaraz dostać Latiosa, który uczy się wszystkich trzech potrzebnych wodnych HM-ów, także Essa czy coś, tak się mówi jeszcze. Trapięcia wolowa do Vibrawy i zmierzyłem się z Mei, która po poznaniu esencji w pierdolu dała mi fly. Zdobyłem te cosie do widzenia Kakleonów i po walce z jednym z nich, Kambaskena wylowa do Blaziken'a oraz Steven podarował mi Blazikenite do mega ewoluowania mojego startera. Także Essa! Nie no, w sensie serio tak dalej mówi, czy w tym momencie wychodzę na jakiegoś boomera starającego się być młodzieżowy, rel? Teraz pola na walkę z Winoną. Zacząłem od setupowania Sandstorma Vibrawą, ona zaczęła się double teamować z Swallowem, no i tak dostał pierwszym Noxstride'em, któremu mało brakowało do zdjęcia Swallowa, wyleczyła go i zaczął się festiwal nietrafiania ataków. Vibrawa zaraz przed padnięciem trafił jeszcze raz Swallowa, ale dalej nie dobijając go. Wystawiłem Blaziken'a, który ledwo ustał Brave Birda, po czym Rocktombem dobił Swallowa. Na kogo innego mogę wystawić na altar jak nie Gyaradosa? W sumie Mightyena ma Icefanga. Nie mogłem, każe mi. Walka z Peliperem była mega wkurwiająca, bo ciągle spomiła Roostem albo Protectem, ale w końcu pokończyły się jej pepeki. Nie wiem czego się spodziewałem wystawiając Blaziken'a z 11 HP, wrywając neutralnego Rocktomba na Skarmory'ego, ale no spoko, coś musiała mieć wtedy w głowie. No i wiadomo, kto co zrobił. Podeszłem na szczyt pierwszej podróby wieży duchów z Lavendertown, w końcu znalazłem TM do Shadowballa, którego nareszcie mogę nauczyć Gardevoir. W Lilików przez ostatni raz Mei doznała w pierdolu, przez co Lilip ewoluował do Cradilliego. Splendrowałem bazę teamu Magma, zdobywając przy okazji Master Balla. Po wszystkim oczywiście udałem się do Mozlip i zmierzyłem się z Tate i Lizą, które mają tutaj tak jak w oryginalnych Hrabi Safari jedynie Sorroka i Lunatona, więc nie ma co dużo gadać, a no i Vibrawa ewoluowała do Klaigona. Od Stevena dostałem Dive'a, którego nauczyłem Latiosa i udałem się ponownie nawalić teamowi Magma, gdzie znalazłem TM do Earthquake'a, więc zajebiście. Jeszcze taki fun fact, jak pierwszy raz grałem w Alpha Sapphire na moim 2DS-ie, to nie widziałem tych schodów i za chuja nie wiedziałem gdzie mam iść. Maxiego najebałem samym Mega Blaziken'em, oczywiście mimo wszystko przy buzi Grogdona, którego postanowiłem złapać wcześniej zdobytym Master Ballem. I tu spoiler, tylko tym razem wiem co chcę zaspoilerować. Będę go używał na lidze, bo uznałem, że w sumie chuj, kto mi zabroni? Wy mi zabronicie? Na pewno nie. Ale to dopiero na lidze, a zanim ta liga to walka z Wallace'em. Chciałem zacząć z setupowania się Gyaradosem, ale Ludwig go skonfuzjował, przez co dwa razy sam siebie jebnął, więc postanowiłem użyć Strength'a, który prawie go zmanshotował. Standardowo się wyleczył, ale i tak padł po dwóch kolejnych Strength'ach. Gardevoir pokonałaby Meliotica trzema Magic Leaf'ami, ale ten zaczął napierdalać tymi recoverami jak pojebany, więc ja dalej napierdalałem Magical Leaf'em jak pojebany. Niestety Meliotikowi zostało mało HP, a Gardevoir padła. Nie zdobiłem go Latiosem. Tego chyba wcześniej ani razu nie użyłem w walce. Jeżeli pokonałem go Silio, wskrzesiłem Gardevoir, to dokończyłem resztę walki. Oczywiście w nagrodę poza pokonaniem ósmego lidera dostaję trzeci wodny HM, który jest jakby inaczej wymagany do przejścia gry. Przy końcówce Victory Road zmierzyłem się jeszcze ostatni raz z Wallim, którym oczywiście najebałem. Dodałem Groudon do drużyny i jak już się mogliście spodziewać, tak... Nadszedł czas na ligę. Groudonem zdjąłem trzy pierwsze Pokémony Sinnea, Gardevoir zdjęła Sharpedo, no i podobnie Groudon dwoma Rocksmashami pokonał jego ostatniego Absola. Następny jest Fueb, który do Sklopsa zwanshotował Gyarados z Crunchem, no to Sknoyle już jeden Crunch nie starczył i odwdzięczył się Thunder Punchem, tego Gyarados ustał i kolejny Crunch dokończył robotę. Później mega wlowałem Blaziken'a i zdjął i Sableye oraz Banette, a drugiego i ostatniego Banette'a pokonała Gardevoir. Glacier czy Glacie, nie wiem jak to wymówić. Te cztery Pokémony zdjął Mega Blaziken Rocktombem, ale pod ostatecznie od Hayla i walkę dokończył Groudon Lavaplumem, a walkę z Rakeem idzie opisać tak. Dragon Dance Ice Funk. Koniec opisu, dziękuję. Skarmory'ego Stevena zacząłem Groudonem, Lavaplum no prawie go pokonał, ten ustawił Spikes, wyleczył się, ale i tak padł po dwóch kolejnych Lavaplumach. Jego Cradilli dostał o wiele mniej niż się spodziewałem i nawet Groudon się zdziwił. Zmieniłem go więc na Blaziken'a, który też nie dał rady go zdjąć Earthquake'em, co go też dziwiło. Jak jeszcze nie złapałeś, to chodzi o konfuzję. On jednak zmienił na Claydola, no co ja w odpowiedzi zmienię na Gyaradosa. On ustawił Reflex, więc trochę chujnia, bo Crunch nie bił tyle, ile bym chciał. Do tego już dwa razy użyłem Dragon Dance'a i dobiłem go Crunchem. Nie wiem, czemu miałem nadzieję, że Crunch zmanshotuje Aggrona, ale tak się oczywiście nie stało i dobił Gyaradosa Stone Edge'em. Blaziken dobił Aggrona i Cradilli.
Później dwoma earthquake'ami pokonał Armaldo. Gardevoir zadała połowę życia i zniszczyła specjalny defense Mega Metagrossowi. I jakoś tak mi się zapomniało, że jest sfery. No i na koniec walki wystawiłem Groudona, który dzięki draftowi i zniszczonej specjalnej obronie Metagrossa go dobił. Dobra, jeszcze kryta trafił, czym ja się tu przejmuję. No i to tyle, nie? No jeszcze walka z Mei była, ale kogo to obchodzi. Jeszcze przy zakończeniu odcinka chciałem podziękować każdemu wspierającemu z osobna za to, że chce wam się wydawać tam nie 5 ziko miesięcznie. W czasie pisania tego odcinka jest was 3, Rufus, Black Eagle oraz Pocket Trainer Bobber. Dzięki serdecznie, jesteście super. Nie zmieniajcie się, byleby was więcej było. Coś tam...